Sponsorem jest porównaj.pl, strona, na której znajdziecie najtańsze lokaty, konta i pożyczki. 10 najbardziej niesportowych zachowań piłkarzy. 10. Terry Aurie. W listopadzie 2009 roku Francja zmierzyła się z Irlandią w eliminacjach do Mistrzostw Świata 2010. W tym meczu Terry Aurie, francuski napastnik, przyjął piłkę ręką i podał do kolegi, po czym padła bramka. Francja awansowała. Aury w trakcie meczu się nie przyznał do tego, ale o wszystkim powiedział po meczu. Winą za ten czyn obarczono sędziego Gapę. 9. Patryk Evra. Jest to pierwszy zawodnik w historii Ligi Europy, który dostał czerwoną kartkę przed rozpoczęciem meczu. Zawodnik Olimpiku Marsylia kopnął w głowę kibica, co zakończyło się wrzuceniem z boiska. 8. Joel Weltman. zawodnika Ajaxu Rotterdam został ochrzczony cwaniakiem. Po wyczynie w meczu ze Spartą Rotterdam zawodnik, będąc przy piłce, poprosił rywala o zaprzestanie gry, gdyż jego kolega leży na boisku. Kiedy przeciwnik się zatrzymał, Weltman szybko uciekł obrońcy. Na piłkarza spadła lawina krytyki. 7. Edan Hazard, zawodnik Chelsea Londyn, skopał chłopca do podawania piłek. Chłopiec najwyraźniej chciał pomóc przeciwnej drużynie i nie chciał oddać piłki. Hazard, więc go skopał. Niektórzy mówią, że chłopakowi się należało, ale pomyślmy, kto tu jest profesjonalistą: ten dzieciak czy piłkarz londyńskiej drużyny. 6. Sergio Ramos, najbardziej znienawidzony piłkarz świata, którego gra opiera się głównie na nokautowaniu przeciwników. Zasłynął wyjątkową brutalnością w meczu zewce FC Liverpoolem w finale Ligi Mistrzów w 2018 roku. Najpierw brutalnie wyeliminował z bliska kapitana Derec, a następnie potężnym uderzeniem z łokcia powalił na łopatki bramkarza przeciwników, powodując u niego wstrząs mózgu. Za żaden z tych wyczynów nie został karany. 5. Luis Suarez, czyli Mike Tyson piłkarskiego boiska i nie mam na myśli tutaj Woli walki, ale gryzienie przeciwników. Pierwszy raz ugryzł rywala grając w Amsterdamie w 2013 roku. Doszło do kolejnego ugryzienia w meczu FC Liverpool kontra Chelsea-London. Wtedy go nazwano Hannibalem. Kolejny przypadek był na Mistrzostwach Świata w meczu z Włochami. Krótko mówiąc, szaleniec. 4. Harald Schumacher. Niemiecki bramkarz jest autorem najbrutalniejszego faulu w historii. Niemiec faulował francuskiego piłkarza Batisona, także tego trzeba było znieść nieprzytomnego z boiska. We Francji odżyły wtedy nastroje antyniemieckie, a nazwisko Schumacher było zestawiane ze słowami czołg, nazista czy Hitler. 3 Zinedine Zidane, Mistrzostwa Świata w 2006 roku, finał mecz Francja-Włochy. Materacji szarpał cały czas Zidana za koszulkę, więc ten powiedział: Nie szarp mnie tak, możesz przecież dostać tę koszulkę po meczu. Wymienimy się. Materacji odparł w wolę od niej kurwę, jaką jest twoja siostra, i potem nastąpił knockout. Pytanie: kto zachował się mniej profesjonalnie, Materazzi czy Zidane? Dajcie znać w komentarzu. 2. Luis Suarez i ponownie Urugwajczyk, tym razem mecz ćwierćfinałowy Mistrzostw Świata 2010 WPA. Ostatnia akcja dogrywki. Remis zaraz mają zacząć sił karne. Gana oddaje strzał, właściwie na pustą bramkę, i tutaj pojawia się Suarez, który wybija piłkę ręką. Oczywiście zawodnik dostał czerwoną kartkę, ale opłaciło się, bo Gana nie strzeliła karnego. Był remis, i karne wygrał Urugwaj. Także w swojej ojczyźnie Suarez stał się bohaterem, a w Ganie. Został znienawidzony. Jeden Diego Maradona, ręka Boga, bramka w meczu ćwierćfinałowym Mistrzostw Świata w 1986 roku w Meksyku między Argentyną a Anglią. Strzelona ręką przez Diego Maradonę. Argentyna wygrała mecz 2-1. Gol ten został zdobyty w pierwszych minutach drugiej połowy. Dzięki za obejrzenie do końca. Jeśli ten film wam się podobał to stawcie łapkę w górę oraz subskrypcję, a w komentarzu dajcie znać o czym chcielibyście kolejną dyszkę. Cześć!